co, no co robię w golfie? Przyjechałem tym golfem tutaj, bo meeting mamy w klimacie samochodowym, motoryzacji, ryku silników, szerokich kół i niskich zawieszeń, więc ten samochód akurat pasował do konwencji i postanowiłem go sobie przywieźć. Natomiast konferencja jest równie profesjonalna jak każda inna, mimo takiego zabawnego anturażu. Tak naprawdę samochód jest tutaj dekoracją, a my spędzamy czas w salach prelekcyjnych, w salach wykładowych, na stoiskach sponsorów, na stoiskach wystawców, w naszej bazie i na spotkaniach z operatorami, rozmawiając o branży. Jesteśmy tutaj dlatego, że jest to konferencja, gdzie klient jest klientem świadomym, też świadomie tu przyjeżdża operator, wie czego chce, wie co może otrzymać i nie jest to tak zwany zwykły gadżeciarz, gdzie się to czasami zdarza na innych konferencjach. A dlatego te rozmowy, które się tutaj odbywają, są z reguły owocne. Wiesz co, Inet Meeting to jest taka konferencja, na której bardzo lubię być, bo tutaj jest wszystko. Jest tak naprawdę bardzo, bardzo kompleksowa, jest taka pełna, że wiesz, z jednej strony jest technologia, są te wszystkie elementy, które ktoś, kto jest konferencjerem albo nie zawsze właśnie jest z branży, nawet nie do końca zrozumie, a z drugiej strony są na przykład nowoczesne samochody, prototypy, które jeszcze nie powstały, albo są tematy o zdrowiu. To jest taka przeplatanka różnych tematów. I to jest też fajne i zdrowe dla tych ludzi, którzy też są tutaj, bo dla nich to też jest szansa na networking, ale z drugiej strony na to, żeby się trochę oderwać głowę i otworzyć na coś innego. Before'y na Inecie są zawsze super, bo rzeczywiście ci ludzie widać, że się znają, witają się. Ja jestem na Inecie drugi raz, a dzisiaj, wczoraj właściwie jak przyjechaliśmy, witałam się z niektórymi jak ze starymi znajomymi. I to jest chyba magia tej konferencji, tak myślę.